Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 19 odcinku z gry Planet Zoo. I moi drodzy, dzisiaj się dość sporo rzeczy podzieje, ale zanim to wam oczywiście opowiem, co się zmieniło podczas gdy nie było odcinka i podczas gdy tutaj sobie siedziałem. Także moi drodzy, wreszcie sprzedałem prawie wszystkie widłorogi, w sensie wszystkie w sumie widłorogi, bo już od dawna pisaliście o tym, że to jest rozmnażanie wtórne, że to nie jest dobre, no i... Ja zawsze odpisałem, że to tylko gra i w ogóle, ale stwierdziłem, dobrze, posłucham was, bo piszecie już w takich ilościach komentarzy, że to jest złe, że dobra, zrobimy to. Także słuchajcie, widłorogów było bardzo dużo. Wszystkie sprzedałem oprócz tej tutaj... Czekajcie, muszę się teraz pogubiłem. Tak. Ona została, bo była w ciąży, więc urodziła nową widłorożkę. Pan widłoróg jest zupełnie nowy, kupiony. Także słuchajcie, nie ma nikogo tutaj, nie ma żadnych powiązań. I tą widłorożkę niedługo też sprzedamy, jak mała podrośnie. No i będą jakby dwa zupełnie nowe widłorogi, czyli będzie samiec i samiczka, także super. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, pokombinowałem razem z Magix tutaj z tym wybiegiem. No i faktycznie da się to zrobić z tymi flamingami tutaj. Zobaczcie, że jest taka ta ścieżka. Ale ja bym na to w życiu nie wpadł, jak to zrobić. W sensie to jest jakieś takie dla mnie zagmatwane. I trochę się bałem, że flamingi będą dziobały tych gości. Na szczęście nic się nie dzieje i nikt nikogo nie dziobie. Z jeszcze innych zmian, to tutaj, słuchajcie, też miało dojść do rozmnażania wsobnego u słoni. Dlatego słoń albo słonica, dziecię zostało już też oddane i wyprzedane, także już go nie ma. Dostaliśmy też jeszcze, słuchajcie, nagrodę. Tutaj była jakaś nagroda taka, jeżeli mi się uda wkleić screena, to w tym miejscu zobaczcie screena. I dzięki temu dostałem, słuchajcie, w prezencie jako nagrodę mrównika dostaliśmy, moi drodzy, mrównika afrykańskiego, także on będzie, ale on będzie miał swój wybieg na miejscu widłorogów, flamingów, tak ładnie chciałem powiedzieć i wyszło jak zawsze, flamingów, dlatego że słuchajcie, flamingów jest już, jak widzicie, dość sporo, dlatego też postanowiłem wybudować im nowy wybieg, zupełnie nowy, ten tutaj. To będzie dla nich wybieg. Tutaj z tyłu są oczywiście pomieszczenia socjalne, żeby każdy mógł, wiecie, dozorca czy tam jakiś inny pracownik sobie pójść i odpocząć. Natomiast tutaj będzie wybieg dla flamingów, bo jest większy o 1500 chyba metrów, tak mi się wydaje. Także zaraz go tutaj, słuchajcie, ładnie zrobimy. Ja nie pamiętam, co one potrzebowały i będziemy je przenosić. Także czekajcie, w sumie mogę już nawet... To mogę przenieść już. Bo po co kupować, wiecie, jeszcze raz takie samo, skoro można przenieść. O, niech będzie, niech sobie mają to tutaj. Co jeszcze stąd chciałem przenieść? No wiadomo, że chociaż te rzeczy mogą zostać. Monitorek możemy przenieść razem z tym wszystkim. Także, wiecie co, chciałem to zrobić na odcinku, żebyście wy też to widzieli po prostu. O. Damy im tak tutaj jeden. Tak będę teraz krążył, trudno, ale damy radę. Tutaj chcę, dziękuję. Tak samo zrobimy z drugim ekranem i z głośnikiem. A tutaj oczywiście, słuchajcie, kupimy nowe rzeczy dla mrównika. On na razie jest jeden. Chciałem, słuchajcie, kupić... dlaczego tu niby nie ma prądu? Flaming może zostać, okej. Okay. No, gdzie to jest? Jest, dobra, już się bałem, że zniknęło. Także mrównika na razie mamy tylko jednego. I... Aha, tu też jest taki ekran z tym. Z podnóżkiem. Chciałem kupić drugiego mrównika, ale słuchajcie, nie było jeszcze, więc... No, nie wiem. Trzeba po prostu patrzeć na ofertę, bo to się podobno cały czas zmienia. A, i te sklepy tutaj wyrównałem jeszcze do ścieżki, że są jakby bliżej i równiej. To jakoś tak chyba lepiej wygląda. Jeszcze damy też tam drzewa zaraz. Czy coś chciałem jeszcze? Aha, ten stojak to możemy go w sumie sprzedać, bo nam jest tutaj niepotrzebny w tym miejscu. No dobra. To chyba trzeba zrobić wodę. Nie pamiętam, co flamingi potrzebowały. Zaraz tutaj, słuchajcie, weźmy sobie wzór. Halo. Halo, panie... No flamingu. Mogę ci... Trudno ci mogę tyrtnąć, o co chodzi? O. Dobra. To też rzeczy też trzeba poprzenosić, słuchajcie, bo ja nie pamiętam, wiecie, żeby potem nie było czegoś... Możesz to dać na trawę, to? Ale gdzie to jest? Czemu nie mogę tego dać na trawę?
Aha, i to będzie wisiało w powietrzu, nią świetnie w ogóle. O, cyk. Zaraz im też oczywiście grunt zmienimy, no bo inaczej być nie może. Dobra. Tak może będzie szybciej, jak będę bujał tym, nie wiem, zobaczymy. Te jeziorko może i też tak damy tak tutaj, nie wiem, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. O, i na pewno musi być ten grzejniczek cały, czyli to. O, co by miało ciepło. Muszą być nawet dwa grzejniczki. To was powielimy od razu. Może nawet i trzy. Chociaż nie wiem, tam może będzie woda. Dobra, zobaczymy. Dwa na razie stykną. Aha, tu mamy te jeszcze zabawki. Wodne atrakcje. Dobra. Ja wiem, że może takie to przenoszenie jest nudne, ale chciałem to zrobić z wami, bo i tak już dużo bez was się podziało na odcinku i mówię, kurczę, no nie daruję sobie tego, jak po prostu zrobię więcej bez was. Nie chciałem. Chciałem, żeby to wszystko było z wami zrobione. Jakoś tak. Powiem, że wy też lubicie być na bieżąco z tym wszystkim. A takie potem, wiecie, opowiadanie tego, co się podziało, co się nie podziało, no to tak, to już nie jest to samo jednak, wiecie, o co chodzi. Tu wam damy też. Co jeszcze? Gdzie jestem? Tutaj. No dobra, to zrobimy interem wodny, zaraz zobaczymy, co potrzebujemy dokładnie. I będzie cacy. Myślę, że tutaj możemy stawik zrobić. Teren. Woda. Tutaj? Wody też, wiecie, nie były takie jakieś mega głębokie, żeby one się nie topiły znowu potem. Jak to już kiedyś było. O. Tak będzie super. Myślę, że powinno być super. O! Proszę bardzo, macie jeziorko. Chyba będzie całkiem okej. Okay. Nie wiem. No i teraz trzeba by was poprzenosić. Tylko jak to zrobić? Czekajcie. O! Przenieś. Raz. O mój Boże, będziemy tak pojedynczo. No dobra, no to trudno. Dwa. Teraz tego. Trzy. Proszę bardzo. Pana bym chciał tu. Cztery. Mają mało rozmycin, ale tam już badania trwają, więc... A właśnie, to do luster weneckich, to ja muszę zrobić badania, słuchajcie, na ogrodzenie. Także zaraz się tym też postaram zająć, jeżeli o tym oczywiście nie zapomnę, bo wiecie, jak to bywa ze mną. Różnie i podłużnie. No dużo mamy tych tutaj flamingosów. Dobra, ale wszystkie przeniesiemy. Nie wiem, czy się da wszystkie nas przenosić, więc pojedynczo to zrobimy. Może tak bardzo w tę grę nie umiem. Nie wiem. Ten i jeszcze trzy. Dobra. Raz. Jeżeli jakiś by został, to go przeniesiemy osobno. Chyba będziemy jeszcze jednego chyba, więc cztery. Ten. Ten. O. I chyba jeszcze tu był. Oczywiście, mam cię. Dobra. Teraz pytanie jest takie, czy one idą? Dobra, jeden się przenosi. Okej. Dobra, przenoszą się. Będzie też mi łatwiej, słuchajcie, w razie czego zobaczyć, co one dokładnie potrzebują. Wiem, że na pewno musi być, czekajcie, wybieg. Na pewno im musimy dać grzejnik, to nie, schronienie, też nieżywność. O! Na pewno im musimy dać picio. Dużą tacę. I urozmaicenia. Gdzie to było takie... Nie do jaguara, a do... O właśnie, czekajcie, niech będą wszystkie. Ja sobie to zaraz znajdę, o co mi chodziło. Bo chodziło mi o... Nie kąpiel błotna, tylko to. Basen z paszą. O.
Dobra, się przenoszą, widzę. Ten jeszcze został jeden samotny. Przeniosiemy cię, proszę bardzo, chodź. O. Czy już wszystkie? Nikt nie został tutaj? Chyba nie. Ja bym chciał te prądy rwące jeszcze przenieść. W sensie, o. Powiel. Chciałbym, żeby te prądy rwące im tutaj się tak ładnie rwały, że tak powiem. A nie wiem, czy to wyjdzie. Czemu teraz to idzie w tą stronę tak dziwnie jakoś? Nie wiem, dobra, będę mieć tą wieżę spokojną wodę, trudno. Ale mamy wszystkie i teraz możemy zobaczyć. Mają za dużo trawy. Gleba. Dajmy im glebę. Wiadomo. Może tak trochę wyglebić to jeziorko tutaj. O. Skały też potrzebują. Dobra. Piasku może mi też, słuchajcie, trochę dać, bo wcześniej piasku to nie było. O. Dobra, gleby mają teraz za mało. Coś tak fajnie to wszystko pomiksuje, będzie fajnie. O, cac, teraz chociaż wszystko widzę. Za mało skały, no dobrze, to już, proszę. O. Cacy, cacy. I trwałe schronienie jest jakby za małe jedno, więc my sobie, słuchajcie, to wszystko tutaj ładnie powielimy. O. Będą mieć jakby dwa schronionka, proszę bardzo. Tu. A to przesunę. I dam wam tu. O. No i cacy, zobaczcie. I od razu jest lepiej. Pokrycie. I teraz tak, one potrzebują trawy, klimat umiarkowany, tropiki i woda. Ja pamiętam, że się śmialiście pod ostatnimi gdzieś tam odcinkami. A dlaczego umarł guziec? O nie. O nie. Mamy dziewczynkę, tu chłopca. Dobrostan jest niski, społeczne niskie. Boże, biedactwo. Badania techniczne, o. Dobra. I badania weterynaryjne, super, mamy dużo o jaguarach, już wiemy, fajnie. Dobra, chyba o wszystkich innych zwierząt jest okej. Tak, no trudno, no niestety, umarło nam. Dobra, i teraz chciałbym trochę też dać im jakiś takiej, nie wiem, roślinności. Co wy lubiłyście, bo już nie pamiętam. Tropiki, klimat umiarkowany i trawy. Tropiki, klimat umiarkowany i step. Bo step to są trawy. Teraz zobaczymy, czy będą im pasowały te rzeczy. Nie lubisz, dziękuję, do widzenia. Oczywiście, o po co? A Bóg? Dobra, Bóg im pasuje. To może spokojnie, nie rozpościerałem, a taki mniejszy buczek? Taki buczuś, taki mały buczuś. Może być? A takie jakieś, o. A, one nie są, słuchajcie, nie chcą się otwierać na nowości, słuchajcie, no nie chcą się otwierać na nowości, no. Ale teraz ten wybieg jest potężny. Podejrzewam, że to im też się nie spodoba, ale słuchajcie, spróbujemy. Pokazać mi to. Lubicie, czy... no nie bardzo. Nie bardzo.
A czy mogę wam powiesić jakieś takie rzeczorki? A palma bananowa? O! Dobra, skoro to lubicie, to może taką jakąś większą wezmę, co? A kokosowa? No, średnio. Może być, dobra. Mają już nawet chociaż za duże pokrycie. Okej, jakieś takie skały próbuję im tutaj wcisnąć, ale widzę, że... O, spróbujmy tutaj taki, wiecie, zrobić ładny... No to było tak fajnie ustawione. No pokaż się, ustaw się tu. O, 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 o. Nie możesz tak się ładnie ustawić tu. O. Chyba nie narzekają, mam nadzieję. A na urozmaicenia? Jeszcze tylko zobaczę. Chyba jest okej w sumie wszystko. No, to cacy. Dobra, to słuchajcie, ja sobie zobaczę też. To. Aha, badania weterynaryjne, okej. Jaguar jest skończony w takim razie. To niech się flamingi jeszcze badają. Możemy w sumie hipcie pobadać. Widłorogi. Co jeszcze ma tak mało? Dobra. A czemu tak mało gości tu jest? No chodźcie tu. Może tu wam tak ustawię tą ławkę, o. Cyk. Ja bym w ogóle tutaj chciał usłać jakieś drzewka też poustawiać, bo... Wypadałoby, żeby jakoś tak, wiecie, to było takie, no nie wiem, no. Drzewka chciałem, ale robię kaktusy, proszę bardzo. Niech będą jakieś takie ozdobniki różne, ale chciałem właśnie drzewo takie też, żeby... Żeby nie było tak pusto, no. O. Już od razu inaczej. Wiadomo, że trzeba latarenki powstawiać. No dobra, ale widzę, że jakoś tak... Aha, bo ta ławka to... Co ona tu robi? Nie zmieniłem tego, słuchajcie. Zapomniałem. O. No, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Dlaczego oni nie są w ogóle zainteresowani flamingami? Tu już się witałem, dobrze, przed odcinkiem jeszcze. No dobra, to słuchajcie teraz... Aha, oni tu w ogóle włażą, bez sensu. Jakie zadowolenie, widzę, że spada. Goście też tak w sumie średnio. Ale dobra. Teraz tak, tą ścieżkę usuniemy stąd. Wybieg. Tą barierę bym też chciał usunąć. Do widzenia. No, a możesz... O, cyk. Okej. Tą ścieżkę sobie też usuniemy stąd. Te donaty zabiorę i damy tutaj, bo nie ma żadnych donatów. Ale to widzę, że tak słabo z gośćmi tu. Jakoś po tej stronie. W sensie, niby są, ale zobaczcie. Dziwne. No dobra. To teraz weźmy tego mrównika i zobaczymy sobie, jak dostępnych zwierząt brak. Przecież był.
to, co tu się wydarzyło? O, jest, dobra. Do centrum handlowego. No halo. Halo, mrównik. No czemu nie mogę go prze... O co chodzi? Przenieś. Przenieś, halo. Patrzcie, no klikam milion razy, to się nie chce przenieść w ogóle. Czemu ma takie zwiechy ta gra? Nie rozumiem tego. Halo. Przenieś. Dziękuję. Tu. I zaraz zobaczymy, co on potrzebuje. Podejrzewam, że raczej wody nie potrzebuje, więc będziemy musieli ją wypompować stąd, ale damy radę. Słuchajcie, damy radę. Tu nikogo nie ma, spokojnie. O, niesie pan czy nie? Czekajcie, mi się wydawało, że niesie. Nie niesie jeszcze. No poczekamy. O, badania weterynaryjne znowu zakończone. Flaming. Okej, to może pójdziemy w wilki, bo mają mało też. Idzie. Idzie mrównik. Hops. Wow, jakiś ty jesteś cudowy. Pokaż mi się tu. O, jaki on jest prześliczny, zobaczcie. No dobra. Teren. No, tak myślałem. Ty nie potrzebujesz miejsca do pływania w ogóle. Więc zaraz ty to wszystko zlikwidujemy. Usuń wodę. Teraz tak. Czemu nie mogę tego tutaj zmienić? O co? A, bo tu są chyba te... Czekajcie. Zaraz to sobie cofnę. Jeszcze raz. Usuń wodę. Tak, bo tu są przecież te spryskiwacze. Fale Dunaju. Dobra, do widzenia z tym. I tu też, dobra. To co? Równamy teren w takim razie. Okej. Okay. A tu mu nie wyrównam, bo są te liście. Tak? Pewnie o to chodzi. Na pewno. No, a zaraz to naprawimy, słuchajcie, wszystko. O, cyk. No dobrze. To teraz powiedz mi, moje złotko, piękne, co ty lubisz? Trawę krótką lubisz. Okej. Okay. Lubisz trochę gleby. Dobra. Nawet trochę piasku lubisz. O ty. No to tego bym się po tobie nie spodziewał. Dobra. To musimy wywalić stąd, wiadomo. Zaraz będziemy szukać roślin. Co on lubi? Trawy i tropiki. Okej. Ale zanim wybieg, trzeba by mu też tą kupić, bo to jest dziewczynka chyba, więc trzeba będzie chłopczyka kupić. No ale dobra, czekajcie, czy on lubi gatunek? Ty jesteś mrównikiem. O. Damy ci tu jakieś takie rzeczory. To może też być, widzę. Proszę bardzo, czadowo. Umieszczę ci dwie atrakcje, żeby były. Nawet trzy. Piłeczkę! Piłeczkę też ci damy. To na karmę. Drapak. O. Mhm.
Dobra. Czat. Wiecie co, ja bym dał to duże takie. O, ten taki duży, chociaż nie, może nie aż taki duży. Ale niech będzie. Może miejsce do spania. Cyk. No, możesz się... Dziękuję. O. Dobra. Trwałe schronienie będzie. Woda jest, wszystko jest. Tylko teraz trzeba jeszcze zobaczyć, co ty potrzebujesz. Jakie drzewka potrzebujesz. I jaką roślinność potrzebujesz. Rozumiecie, na 50? Jak to... No, 100%, super. Za mało masz długiej trawy. Prawda? Proszę, już. Trawy i tropiki. Przyroda. Biom. Tropiki i step. Teraz pytanie jest takie. Moment, jak ja ci to postawię? Chcę widzieć, czy ty to lubisz. Nie lubisz. Nie. Nie. Myślę, że w końcu z czymś trafimy, no. A takie? Też średnio. O! Ale to nawet aż za duże pokrycie jest, słuchajcie, u niego. Tak, a ta. Ja bym chciał drzewko. A taka paproć? Też nie. O, to lubisz. Super. Dobra, i tu ci możemy jeszcze takie. O, tak tutaj może gdzieś, czekajcie. Dobra, jest idealnie. Cacy. No to słuchajcie, mamy to. Mamy to. Dobra, ja bym tylko potrzebował jeszcze, słuchajcie, telewizor. Od was ściągnę tu, o. Powiel. Mrównik. Proszę bardzo. I głośniczek. Głośniczek chcę. Powiel. Mrównik. O. No i patrzcie, i co, i ładnie. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie, słuchajcie, czy jest jakiś mrównik dostępny tak po prostu, żeby można było go zakupić. Jest chłopczyk. A ja potrzebuję chłopczyka chyba, prawda? Tak mi się wydaje. Chyba, że zrobię teraz źle, ale wydaje mi się, że tak. Dobra. Bo ty jesteś dziewczynką, prawda, że jesteś dziewczynką? Tak, jesteś dziewczynką, dobrze. Społeczne. No już ci idzie do ciebie koleżanka, kolega. Zaraz przyjdzie. A to, ojej, jakie tu są tłumy. A tu nikogo nie ma, patrzcie. Jak oni się tutaj kolejkują w ogóle? No dobra, sypcie groszem. Idzie kolega i idzie kolega. No i cyk, mamy to. Dobra, badanie weterynaryjne zakończone. Okej. Okay. Jest zestresowany, jest dobrostan. Zaraz to się powinno naprawić. Jaki czat! Zobaczcie, jak one biegają, nie wierzę. Jejku, nie, jakie słodkie. No czat. Słuchajcie, czat. Co ma wpływ na gości zły? Słucham.
Już jest okej. No, tu się zrobiła kolejka niezła. Niezły czat. Ale wiecie co? W ogóle też ktoś pisał, żebym sobie te wybiegi podpisywał. Czekajcie. Obiekty. Personel. Zwierzęta. Wybiegi. O! Mamy 11 wybiegów, ale tu jest napisane, że to jest 11 wybiegów. Personel. A opiekunów mamy... ...10. To przydałoby się jeszcze jednego opiekuna przy okazji. O, bo każdy... Wiecie, żeby jeden opiekun był za każdą jakby... za każdy wybieg. Wiecie, o co chodzi. Żeby nie było tak, że po prostu jakiś wybieg jest zaniedbany, bo coś tam. Co znowu źle wpływa na gości? Jakim cudem? Przecież odgrodziłem to już. To bardzo mocno odgrodziłem. A co z tymi... widorogami? Rośnie, to spada. Społeczne też, a... A tym czemu? O co wam chodzi? Niski dobro, no ja wiem. Badania techniczne. Bariery? Czy to będzie w barierach? No nie wiem. Rośnie wam to? No nie no, tragedia jest. Rośnie i spada, słuchajcie. Rośnie i spada. No i dobrostan jest na... A czy my mamy... Czekajcie, te bariery. Czy mamy lustro weneckie już? No nie mamy tego. No dobra, to słuchajcie, musimy jakoś to przetrwać na razie. Ale dobra, będziemy powoli też kończyć. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. A Jaguar, o co mu chodzi? O Boże, to jest takie małe jaguarątko. Ono się rozmnożyło. Czemu masz niski dobrostan? A jesteś dziewczynką czy chłopczykiem? Chłopczykiem trzeba będzie cię sprzedać. No dziwne to jest. Ciekawe o co chodzi, nie wiem. Dobra, moi drodzy, kończymy. Także zakończymy tutaj na moim pięknym jaguarze. No chodź tu, pokaż się wszystkim. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Lawki, kiski i besoskie. Dziękuję bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Zobaczcie, jak jest piękny. Pa, do następnego. Cześć.